jeszcze witajcie jeszcze raz. Słuchajcie, już w lekcji, lekcja była taka fantastyczna, że co tu dużo dodać. Ach, ja wam powiem, to jest ta nauka. Mówiliśmy o tym, jak jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Nie, to było takie wspaniałe. W Biblii mamy osoby, o których Pan Bóg mówi, na przykład tak jak o Dawidzie, że tam, żeby tak Dawid o Dawidzie mówił, to też nie ten, ale wiecie, mówi, podoba mi się jego serce, nie? Że to serce jest według serca mojego, nie? Tak na obraz, że jego serce jest na obraz mojego serca. Słuchajcie, to jest taka ciekawa rzecz. Tak samo o Jozjaszu jest powiedziane, że takiego nie było i takiego po nim nie będzie, nie? Pan Bóg mówi, są takie osoby, znowuż o Mojżeszu, nie? Że to był człowiek, którego Pan Bóg się nie mógł z nim rozstać. Jak zaniósł go na górę, położył i zamknął za nim ziemię, powiedział, nie mogę bez mojego przyjaciela. I wrócił po niego, mówi, Mojżeszu, chodź do domu, bo nie mogę bez ciebie tak długo być. I tak o nas mówi, któregoś dnia wróci po nas, bo nie mogę bez was. Moje kochane dzieci, ja bez was nie mogę. Musicie, chodźcie do domu, bo bez was ten dom jest pusty. Nie? To tylko rodzice wiedzą, jak to jest, jak dzieci z domu wyjadą, jak dom zostaje pusty. Nie? Pan Bóg ma taki pusty dom, już tysiące lat. Pusty dom. No ma aniołów, ma cały... Wiecie, niebo nie jest puste, ale ktokolwiek by w domu nie był, jak nie ma dzieci, to jest pusto. I dlatego Pan Bóg chce, aby Jego dzieci wróciły. I dlatego tak się cieszę, że stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo. Ale wiecie, jak tak zaczynamy się zastanawiać nad tym obrazem i podobieństwem, to warto zwrócić uwagę na te osoby, o których Pan Bóg tak powiedział, nie? Tak zobaczyć, jacy oni są. Jakoś tak przyjrzeć się im z bliska, tak jakbyśmy mogli z nimi dosłownie ich, nie wiem, prawda, się z nimi przywitać, czy w jakiś sposób do nich podejść, czy po prostu posłuchać ich tak osobiście, nie? Biblia daje nam taką sposobność. Panu Bogu zawsze zależało, nasz Bóg był tak miłosierny, tak dobry, że zawsze Mu zależało, żebyśmy podeszli do Niego z bliska. Mówi, chodźcie trochę bliżej, nie bójcie się, podejdźcie bliżej. Nie? I jest historia, jedna z moich ulubionych, bo naprawdę ciężko powiedzieć, która historia w Piśmie Świętym jest ulubiona. No powiedzcie mi jedną, która jest wasza ulubiona. No ciężko jest to, nie? A jak człowiek pomyśli, to no ta jest, to tam na mnie jest szczególne wrażenie w pewnym momencie mojego życia wywarła. A potem myślimy, ale ta. I to jest jedna z ulubionych. Słuchajcie, Dawid to był zapewne, dużo można o Dawidzie powiedzieć. Był dzielny, był ostatni ze swoich braci. Jakoś tak ciężko było ojcu powiedzieć, że to jest... Ciężko było ojcu się nim chwalić, nie? Ojciec się nim nie chwalił. Ale to nic. Bo Pan Bóg wiedział, kim jest Dawid. Nie? Jak w Biblii jest napisane, nawet jakby mama zapomniała, nawet jakby tata zapomniał. No Pan Bóg widzi, prawda? Widzi tam, daleko widzi, ach, to jest moje dziecko. To dziecko mi się szczególnie podoba. Słuchajcie, Biblia zapewnia nas o tym, że każdy z nas, każde dziecko Boże, Pan Bóg wskazuje palcem i mówi, to dziecko, to mi się szczególnie podoba. I potem patrzy na swoje dziecko i mówi, a to dziecko, to mi się szczególnie podoba. I tak na każdego z nas. Tak bardzo ukochani przez swojego Boga. Tak bardzo umiłowani. Pan Bóg tak bardzo ukochał Izraela, że w pewnym momencie chciał im powiedzieć o swojej łasce, o swoim zbawieniu. Tak bardzo ich ukochał, że stwierdził, że za mało będzie, jak im tylko opowie. Więc zaprosił ich do świątyni. Mówi do Mojżesza, słuchaj, Mojżesz, zbuduj świątynię taką, jak widziałeś na górze, żeby oni mogli wejść, żeby oni mogli doświadczyć, żeby oni mogli przyjść. I teraz można sobie zadać pytanie, ale czy my mamy też taką sposobność? Czy my możemy tak blisko podejść? Możemy. Pismo Święte zaprasza nas, abyśmy podeszli bardzo blisko. I ta historia Dawida. Ta historia Dawida wydarzyła się w tych dobrych czasach. Bo przyjdą złe czasy. Mówmy sobie szczerze, Dawid przeszedł różne czasy, te lepsze, te gorsze, nie?
Pamiętamy ten spis ludności, pamiętamy tam Dawida i to, co się stało między nim a żoną jednego z jego najwierniejszych generałów. Pamiętamy te czasy, tak? Biblia mówi o nim, Biblia nie pomija faktów z życia, tych niewygodnych faktów z życia Dawida, nie? Ale jest jedna historia. Jest jedna historia, którą warto przytoczyć. Dawid do tego czasu, do tego momentu, Biblia nam pokazuje same takie wielkie zwycięstwa Dawida. I tak po nagłówkach idąc. Dawid królem nad całym Izraelem. Zdobycie Syjonu. Niesamowite. Zdobycie Syjonu. Współpraca Dawida z Hiramem. Życie rodzinne Dawida w Jerozolimie, więc Dawid już żyje w Jerozolimie. Pokonanie Filistynów, słuchajcie. Dalej. Sprowadzenie skrzyni przymierza do Jerozolimy. Same wspaniałe rzeczy. Obietnica trwałości dynastii Dawida. W końcu Pan Bóg mówi, wiesz co, Dawid? Ty zawsze będziesz miał potomka. Gdzie to jest napisane? Druga Samuelowa i tam, czytam od 5 rozdziału nagłówki, nie? Druga Samuelowa 5 i tam macie nagłówki, jeden po drugim i wszystkie te cudowne rzeczy, które w życiu Dawida, te wielkie rzeczy, które się wydarzyły. Tak? I teraz nad 7 rozdziałem jest napisane obietnica trwałości dynastii Dawida. Pan Bóg w końcu mówi, słuchaj Dawid, twoja dynastia aż do końca, a twój syn, czy też korzeń Isajego, ha, to będzie ktoś, kto przyniesie zbawienie dla wszystkich. Także dalej, obietnica trwałości Dawida. Słuchajcie, modlitwa dziękczynna Dawida później. Dawid dziękuje Bogu. I potem 8 rozdział, zwycięskie wojny Dawida. Same zwycięstwa. Same błogosławieństwa. Same wspaniałe rzeczy. Czy można się dziwić, że Dawid po tym wszystkim zasiadł i zaczął myśleć. Jak pomyślał sobie, wiecie, jak tak czasem myślimy, co się dzieje, jak zaczynamy myśleć? Jak jesteśmy sami, zaczynamy myśleć. A czasem dociera do nas, a może byśmy tak zadzwonili do swoich przyjaciół, swojej rodziny, z którymi dawno nie rozmawialiśmy. Nie? I Dawid zaczął myśleć o swoich przyjaciołach. Dawid zaczął myśleć, kto, o kim jeszcze zapomniał. Po tych wszystkich zwycięstwach. I tak myśli. I Biblia w 9 rozdziale. I bardzo bym prosił, spójrzcie na 9 rozdział, druga Samuelowa 9. Pewnego razu Dawid rzucił pytanie. Czy jest jeszcze ktoś, kto pozostał z domu Saula? Przecinek. Tak? I do przecinku doczytamy. Czy jest jeszcze ktoś, kto pozostał z domu Saula? To jest dobre pytanie. No bo po tych wielkich podbojach wszyscy, Dawid mieszka w Jeruzalem, nad całym Izraelem jest królem, to co warto jeszcze zrobić? Zapewnić, umocnić sobie królestwo. A co trzeba zrobić? No pozbyć się wszystkiego, co pozostało po poprzednim królu. Warto by było coś takiego zrobić. Tak królowie robili. No tak się robiło. No, to nawet nie było to z zemsty, tylko po to, żeby państwo było bezpieczne. No dzieci poprzedniego króla, rodzina poprzedniego króla, mając jeszcze jakiś majątek, mając wpływy, mogła zrobić co? No, mogli zrobić zamach na króla. Mogli wrócić na tron. Próbować wrócić na tron. I Dawid zadaje pytanie. Pewnego razu Dawid rzucił pytanie. Czy jest jeszcze ktoś, kto pozostał z domu Saula? I gdyby nie ta druga część zdania, to już byśmy mogli się zapytać, w jaki sposób Dawid był mężem według serca Bożego. Ale to zdanie się tu nie kończy. Chwała Bogu za to. Słuchajcie, aby mógł okazać mu łaskę ze względu na Jonatana. Po co? Szukał potomków Saula, poprzedniego króla, aby mógł im wykazać łaskę. A to jedno słowo łaska, nie? Tak zwróćmy uwagę, bo wiecie, ten język hebrajski, on czasem w jednym słowie jest tak wiele powiedziane. To nie jest taka łaska. Było kilka słów na łaskę. A tu jest użyte słowo hesed. Jaka hesed? Co to jest za łaska? Jakbyśmy tak chcieli dojść do źródła tego słowa. Co to jest za łaska? To jest taka łaska, jaką rodzice mają do dzieci. Że jak dzieci zrobią coś źle, to rodzice je cały czas kochają i oddaliby swoje życie za nie. Nieważne, jak się te dzieci zachowują, rodzice mają dla nich hesed. Mają
dla nich łaskę połączoną z miłością, z tak olbrzymią miłością, która wychodzi ponad to, ponad wybory ich własnych dzieci. Jakichkolwiek wyborów by nie dokonały te dzieci, cały czas w sercu rodzica jest dla nich chesed, jest dla nich łaska. Więc Dawid mówi, szukam kogoś, kto jest potomkiem Saula, bo chciałbym mu dać nieprzemijającą, wybaczającą, zupełną łaskę. Dawid pyta, ktoś mu podsuwa dobry pomysł. W domu Saula natomiast był pewien sługa. Miał on na imię Syba i wezwano go do Dawida, który go zapytał, czy ty jesteś Syba? Więc wyobraźcie sobie, że przychodzi Saula, kto wiedział o wszystkich konszachtach, o wszystkich tajemnicach rodziny Saula? No tenże Syba, ten sługa Saula, on by wiedział wszystko. On by wiedział, co się działo. On by wiedział, kto się urodził i kiedy się urodził. Więc Dawid go woła, mówi, Syba. Syba, czy ty jesteś Syba? A Syba odpowiada, tak, to ja, twój sługa. No, tak było bezpieczniej. Tak było bezpieczniej. No bo sługa Saula, no, można było za to zawisnąć, jak to się mówi. Więc on mówi, tak, ja jestem Syba, a notabene to już twój sługa teraz. Więc pytaj, o co chcesz. A otwarty, ja ci wszystko powiem. A twój sługa. Czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula? Pytał dalej król. Czy pozostał ktoś z domu Saula? I tutaj znowu Biblia, widzicie, Biblia nam dokładnie pokazuje ten bieg tego, o co Dawid pyta. To jest bardzo ważne w dalszej części tej historii, bo Biblia tutaj znowu robi przerwę i mówi, pytał dalej król. Pamiętacie ten przecinek, kiedy Dawid pyta, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula? Bo chciałbym mu wyświadczyć łaskę. I znowu, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula? Dalej pytał król. I komu mógłbym wyświadczyć Bożą łaskę? Bożą łaskę. Chesed. Chesed Elohim. Bożą łaskę. Tutaj dalej Syba oznajmia, tak oznajmił Syba, pozostał jeszcze syn Jonatana, który cierpi na niesprawność nóg. Więc pozostał syn Jonatana, ale on, Dawid, ty pamiętasz Jonatana. Wiecie, znacie Jonatana. Wiecie, pamiętacie o Jonatanie. Pamiętacie, co to był za człowiek. Pamiętacie, że on we dwójkę ze swoim gierkiem przeciwko tysiącom ludzi uderzyli i nie było problemu. To był człowiek odważny. To był człowiek dzielny, mężny, bogobojny. Wspaniały człowiek. Jonatan. Coś niesamowitego. Jakbym miał syna, to bym go nazwał Jonatan. Bo to był taki wspaniały człowiek. Nie? W Izraelu pewnie też to imię Jonatan było takie popularne, bo to był naprawdę niesamowity gość. I Dawid i Syba mówi, tak, jest. Tylko ty pamiętasz jego ojca. On nie jest taki jak ojciec. On nie chodzi. On na żadną wojnę nie pójdzie. On żadnego podboju nie uczyni. On nigdzie, on jest do niczego. On jest chromy. Biblia, wiecie, tak wyraźnie zaznacza to, co Syba mówi. Jest oznaczone wyraźnie w języku hebrajskim. Podkreśla. Syba podkreśla to. Syba chce, żeby król wiedział, że on mu nie zagraża. Że on jest chromy. Że po niego to nawet nie warto się nim zajmować. Zostawić go w spokoju. A Dawid zadaje jedno pytanie. Bo Dawid mógł zapytać, a chromy, to pewnie nie jest jak ojciec. Chromy jest. Nie chodzi. No. Dawid nie zadaje tego pytania. Dawid pyta o jedno. Gdzie on przebywa? Chciał wiedzieć król. I Syba odpowiada. Obecnie mieszka w domu Makira, syna Amiela, w Lodabar. Słowa są bardzo ważne. Bo po pierwsze Syba był chromy, przepraszam, Mefiboszet, ten, o którym czytamy, był chromy. Jak to się stało? W 4 rozdziale czytamy, jak to się stało, że Mefiboszet przestał chodzić. Jonatan, syn Saula,
To jest 4-4, tak łatwo zapamiętać. 4-4 jest pierwszy opis. Pierwszy raz spotykamy tego chłopaka, tego Mefiboszeta, tego syna Jonatana. Spotykamy go po raz pierwszy. Jonatan, syn Saula, miał z kolei syna imieniem Mefiboszet. Cierpiał on na niesprawność nóg. Dlaczego? Kiedy miał 5 lat, nadeszła wiadomość z Jezreel wieść o śmierci Saula i Jonatana. Wówczas niańka Mefiboszeta rzuciła się z nim do ucieczki, lecz przy całym pośpiechu upadł i doznał urazu nóg. Więc niańka dokładnie wiedziała. Niańka wiedziała, co się stanie z małym Mefiboszetem. Wiedziała, co się z nim stanie. Więc mając tego małego chłopca, on był jej bliski jak synek. Ona go miała na kolanach, ona mu może śpiewała, może mu już mówiła: słuchaj, któregoś dnia będziesz królem. Teraz jest twój dziadek, później będzie jego syn, a później ty. A później ty. I aby go zachować od tej straszliwej zemsty tego nowego króla, ona go wzięła na ręce, uściskała go ile sił i biegła ile sił, aby go schować, aby go uratować, aby ten mały chłopczyk mógł żyć. Jak najdalej od dworu królewskiego. Tam, gdzie nie będzie mu nic zagrażać. Jej intencje były tak dobre, tak szlachetne, ale biegnąc upuściła chłopca. Nie wiemy, co się stało. Biblia nie pisze, Biblia nie jest podręcznikiem medycyny, ale Biblia mówi, że więcej chodzić już nie mógł. Był chromy. Miał problem z nogami. W tym momencie, czy kręgosłup, czy co, nie wiemy. Ale wiemy, że ta kobieta chciała mu tak bardzo uratować życie. I w momencie, kiedy biegła, chłopczyk się wyślizgnął. Ale Dawida to nie interesuje. Ta historia go nie interesuje. Dawid pyta o jedno. Gdzie on jest? Ty mi nie mów, jaki on jest. Ty mi tylko powiedz, gdzie on jest. Mnie nie interesuje, jakie on ma problemy. Mnie nie interesuje, kim on jest. Mnie nie interesuje, jak on, czy on chodzi, czy on nie chodzi. Ty mi tylko powiedz jedno. Ty mi tylko powiedz, gdzie on jest. Tylko mi powiedz, gdzie ja go mogę znaleźć. Bo ja chcę go znaleźć. I wiecie, ważna sprawa, bo on odpowiada, że on jest obecnie w domu Makira. On nawet u siebie w domu nie mieszka. Stracił swój dom. Syna Amiela w Lodabar. W momencie, kiedy upadł na ziemię, kiedy stracił możliwość chodzenia, czy też był chromy, w tym momencie stracił wszystko. Swój dom, swoje dziedzictwo, wszystko stracił. Co to oznaczało stracić dziedzictwo w ziemi obiecanej? Co to oznaczało? Co to znaczy stracić ziemię? Wiecie, Izraelici mają taki ciekawy zwyczaj. Do dzisiejszego dnia Żydzi nie mówią, jak jadą do Izraela, to nie mówią, jedziemy do Polski na przykład, tak jak my. Jedziemy do Stanów Zjednoczonych, jedziemy do Szwecji. Nie. Żydzi mówią, jedziemy do ziemi Izraela. Eretz Izrael, to takie słowa, do ziemi Izraela. To jest ważne, to jest ziemia, którą dał nam Bóg, to jest ziemia mlekiem i miodem płynąca, tam do tej ziemi jedziemy. I bardzo ważne było, pamiętacie, jak wdowa się martwiła, ale kto dostanie ziemię? Kto dostanie po mnie? Przecież ta ziemia pójdzie w obcych ludzi. To błogosławieństwo, które dał nam Bóg, pójdzie w obcych ludzi. To jest niemożliwe. I dlatego i w tym momencie Mefiboszet traci swój dom, traci swoją rodzinę, traci błogosławieństwo, bo traci ziemię i mieszka na obczyźnie. Mało tego, to słowo Lodabar, bo on powiedział, mieszka w domu tam Makira, syna Amiela, w Lodabar, tak? Lodabar. Jak byłem na studiach i uczyliśmy się greckiego, to hebrajskiego, to pamiętam, jak nauczyciel zawsze nam mówił taką rzecz. Jak ktoś coś zrobił źle, coś powiedział źle z gramatyki, to nauczyciel mówi lo, nie, lo. A dawar oznacza, ma wiele znaczeń, to jest bardzo bogate słowo. W tym kontekście ono oznacza brak pastwiska. Brak czegokolwiek. A co oznaczała ziemia bez pastwiska wtedy? Nic. Ugór. Ugór. Nic tam nie ma. Tam się nie da nic utrzymać. Tam nic nie wyrośnie. Tam żadne zwierzęta się z tego nie używią. Tam nic nie zrobisz. I tam mieszka Mefiboszet.
na ugorze tam mieszka. Dawid go tam znalazł. Nawet na tym ugorze. No gdzie się najlepiej było w Izraelu schować? No tam, gdzie nie było nic, nie? To takie wręcz przysłowiowe, nie? Jak się chcecie gdzieś schować, no to nie jedziecie do Warszawy na Podpałac Kultury, tylko chowacie się tak daleko, jak tylko możecie. Nie jedziecie do Wisły na rynek, tylko chowacie się, gdzie tylko się da. I co? Ale Dawid go znalazł. Co mało tego, że Dawid go znalazł. Dawid chce, żeby on do niego przyszedł. Dawid wysyła po niego ludzi. Słuchajcie, nie było internetu, nie było komórek, nie dało się zadzwonić, powiedzieć, słuchaj, Mefiboszet, chowaj się, uciekaj. Jadą po ciebie. I Biblia nam mówi dalej. Król Dawid posłał zatem po niego i sprowadził go z domu Makira, syna Amiela z Lodabar. Więc posłał po niego i sprowadził go. No to sobie teraz wyobraźcie, jak posłańcy od Dawida przyjeżdżają pod dom. Tam jest powiedziane, że on miał małego synka i ten synek się nazywał Mika. No i do tego synka, no i co mówi Mefiboszet, jak widzi tych posłów od króla? Król sam nie przyszedł, ale przyszli posłowie od króla. A Mefiboszet nie wie, po co przychodzą, co wynika z dalszej historii. Mefiboszet myśli, przyszli po mnie, znaleźli mnie. Może idzie do swojego synka i mówi, Mika, słuchaj, twój dziadek był królem. Twój tata jest jego wnukiem. I jest nowy król. I sprawy się mogą tak potoczyć, że już się więcej nie spotkamy. Także bądź dzielny. Zostań tu. Tu jesteś bezpieczny. W miarę bezpieczny. Zostań, Mika. A tata pójdzie do króla. Tata pójdzie się spotkać z królem. I tata idzie do króla. I teraz wyobraźcie sobie tą scenę u króla. Nie? Wchodzi Mefiboszet. Pamiętając o tym, że zostawił synka, zostawił swoją rodzinę tam u Makira, tam w Lodabar, tam w ziemi, na tym ugorze, tam gdzie się chciał schować. I mówi tak, a gdy Mefiboszet, syn Jonatana, a wnuk Saula, przyszedł do króla, upadł twarzą i złożył mu pokłon. Wszedł do króla i bach na ziemię, padł. Królu, zmiłuj się. Królu, ja jestem twoim poddanym. Oto wnuk Saula, człowieka, który był wyższy o głowę od wszystkich w Izraelu. Oto syn Jonatana, człowieka nieustraszonego, człowieka, który się nic nie bał, nie? No bo on się nic nie bał. Człowieka, który, wiecie, był kimś, kogo się naprawdę należało bać, nie? Oto tenże syn i wnuk upada przed królem Dawidem. I mówi, słuchaj, tyle jestem wart. Ale Dawid by nie był Dawidem, gdyby nie zrobił czegoś zaskakującego. Upadł na twarz i złożył mu pokłon. Mefiboszecie. Ucieszył się Dawid. Ja czytam z bardzo dobrego tłumaczenia, słuchajcie, Ewangeliczny Instytut Biblijny, to jest Biblia z Zaręby, tak zwana, potocznie. Ja ją bardzo lubię. Ona jest bardzo wiernie oddaje pewną dynamikę wydarzeń. I tutaj jest wyraźnie napisane, ucieszył się Dawid. Mefiboszecie. Jest wykrzyknik. Mefiboszecie! Narrator mówi, ucieszył się Dawid. Dawid się ucieszył. Mefiboszecie, to właśnie ja, twój sługa, odpowiedział Mefiboszet. Mefiboszet mówi jeszcze raz. To ja, twój sługa. Nie syn Saula, nie wnuk Saula, nie syn Jonatana, ale twój sługa. To ja. I to, ta historia dalej idzie i mówi tak. Wtedy Dawid zapewnił, nie bój się. Bardzo chcę wyświadczyć ci łaskę ze względu na twojego ojca Jonatana. I ten moment, kiedy Dawid mówi, nie bój się. Nie? To jest pierwszy moment. Pamiętacie, jak Chrystus zmartwychwstał? Nie bój się. Ludzie się bali. Ludzie się boją. Ludzie, kiedy przychodzą do Boga, kiedy macie osoby, które pierwszą rzecz, którą Pan Bóg mówi,
Nie bój się. Nie bój się. Nie bój się. Bo chcę ci pobłogosławić. I co Dawid zrobił? Co Dawid robi? I to są bardzo ważne słowa. Każde dosłownie słowo tutaj, w tym siódmym wersecie, ten klucz tej historii to jest właśnie ten siódmy werset. Wtedy Dawid zapewnił, nie bój się, bardzo chcę wyświadczyć ci łaskę ze względu na twojego ojca Jonatana. Zwracam ci całą posiadłość twojego dziadka Saula. Jeśli zaś chodzi o ciebie, to chciałbym, abyś zawsze jadł przy moim stole. To jest bardzo ważne. Co Dawid zwrócił Mefiboszetowi? Co Mefiboszet odzyskał w tym momencie? Wszystko, co stracił, tak? Pamiętamy, że stracił ziemię, stracił bezpieczeństwo i stracił jeszcze jedną rzecz. Stracił dziedzictwo w rodzie królewskim. Stracił te trzy rzeczy. Jak wypadł tego dnia, kiedy uderzył o ziemię, kiedy niosła go niańka, stracił dziedzictwo w rodzie królewskim, przede wszystkim. Dziedzictwo w ludzie Bożym, bo stracił ziemię. Wszystko to stracił i stracił bezpieczeństwo. Był podatny na śmierć. A teraz przez moment pomyślmy, o czym naprawdę jest ta historia. Stracić dziedzictwo, stracić życie wieczne i stracić miejsce w rodzie królewskim. Królewskim kapłaństwem jesteście. Czekamy na ziemię obiecaną. A w tym tekście, który czytaliśmy, oto stoję u drzwi i pukam, a kto wejdzie, to usiądzie ze mną do wieczerzy. Co Dawid oddaje Mefiboszetowi? Dlaczego ta historia musiała być w Piśmie Świętym? Dlaczego ten moment? Dlaczego dla nas? Abyśmy mogli podejść i zobaczyć, co Pan Bóg daje nam z powrotem. Dawid oddał Mefiboszetowi wszystko. Oddał ziemię, oddał dziedzictwo, oddał bezpieczeństwo. Mefiboszet mógł się czuć bezpieczny. On był częścią rodu królewskiego. On się mógł czuć zupełnie bezpiecznie. Nikt mu już nie zagrażał. Nie musiał się chować w Lodabar. Mógł mieszkać w Jeruzalem. W wybranym mieście Bożym. W Jeruzalem. Miejsce, mało tego. Te piękne słowa. Zwracam ci całą posiadłość twojego dziadka Saula. Jeśli zaś chodzi o ciebie, to chciałbym, abyś zawsze jadał przy moim stole. Problem z Mefiboszetem był w jego rodzinie, w jego krwi. Problem Mefiboszeta to nie był problem, który to był problem, który odziedziczył. Problem, którego był częścią. I trzeba było kogoś, kto go adoptuje, kto go przyjmie. I król Dawid powiedział, zawsze będziesz jadał przy moim stole. Mefiboszet się skłonił i powiedział, czym jest twój sługa? Czym jest twój sługa, że zwróciłeś na mnie uwagę martwego psa? Psy nie miały takiego poważania wtedy, jak mają dzisiaj. Ja bardzo lubię psy. Mieliśmy psy w domu, jak będziemy mieli trochę większe mieszkanie niż mamy dzisiaj, znowu będziemy mieć psy. Ale wtedy psy były postrzegane inaczej. Jak pies przez coś przebiegł, to jakieś nieczyste zwierzę. Jak ktoś zobaczył martwego psa, to niestety, słuchajcie, dla miłośników psów to będzie ciężkie do usłyszeć, ale to mówił, ha, dobrze, jednego mniej. Takie było zdanie. Takie psy miały poważanie. I Mefiboszet mówi, ja? Tą łaskę? Ja? Martwy pies? Taką łaskę od ciebie? Usynowienie? W twojej rodzinie, przy twoim stole z twoimi dziećmi, bezpieczny, na zawsze, bo po wszystkie czasy mu Dawid powiedział. Znalazłeś mnie na ugorze. Znalazłeś mnie na ziemi. Mamy kwarantannę, tak? O, mamy kwarantannę. Ziemia jest otoczona kwarantanną.
Na ziemię nikomu nie można zejść. Wszystkie, cały wszechświat wie, że na ziemi panuje choroba. Ciężka choroba. Bardzo zaraźliwa. Bardzo zaraźliwa. Choroba z wyboru. Choroba zabójcza. Ma 100% śmiertelność. Każdy umiera. Grzech. Ale Pan Bóg znalazł nas na kwarantannie, na ugorze. I przyszedł. I nie przysłał posłów, tylko przyszedł sam. Bo Dawid wysyła posłów. I tu ta ilustracja się troszeczkę z tym, co naprawdę się stało, z tym, co opisuje, troszeczkę się rozchodzi. Bo Pan Bóg nie posłał posłów, nie posłał aniołów. Pan Bóg pewnego dnia, i ta scena musiała być niesamowita. Wiecie, to opowiada Mark Finlay. Mark Finlay, kiedyś też Dwight Nelson, opowiada, jak to było, jak Pan Bóg żegnał swojego syna. W pewnym momencie są razem i w pewnym momencie zostaje już tylko puste miejsce. Nie ma. Schodzi na ziemię. Schodzi w łono matki. Aby urodzić się jako bezbronny człowiek. Mały, bezbronny człowiek, który nie ma szans przeżyć kilku godzin bez troskliwej opieki jego rodziców. Ten moment to było przybycie na ziemię, aby oznajmić nam: wszystko wam przywracam. Dziedzictwo, miejsce w ludzie Bożym i bezpieczeństwo na zawsze. Biblia tak wyraźnie o tym mówi. Jak można nie rozumieć? Jak można nie pojąć tego? To jest jedna z wielu historii. Moglibyśmy tutaj zostać i ten Stary Testament cały czas o tym Starym Testamencie mówić. Widzicie, objawienie bierze ze Starego Testamentu. Objawienie mówi o tym, że zasiądziemy przy stole. Zasiądziemy usynowieni przy stole jako córki naszego Pana. Jako synowie. Jak on przychodzi. I przychodzi do nas. I mówi: chodź. Jak otworzysz, to zasiądziemy do wieczerzy. Otworzysz? Bardzo ważne. Objawienie, Jan sięga do wszystkiego, o czym wie ze Starego Testamentu. Czytał. Znał. Na pamięć znał. Znał tę historię. Wiedział o tym. Słyszał. Od swoich rodziców. Słyszał o tym. I pisze. Biblia jest bardzo spójna. I Biblia wielokrotnie powtarza, tak jakby nam było ciężko zrozumieć. Bo jest ciężko zrozumieć. Powtarza o miłości Bożej. I to podsumowanie tej historii. Król tymczasem wezwał sługiem z Saula, Sybem, wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu zarządził: przekazuję synowi twojego pana. Będziesz uprawiał ziemię, ty, twoi synowie, słudzy i wszystkie zebrane plony będziesz przekazywał. Syba odpowiedział: tak, dokładnie tak, jak mój pan mi powiedział, tak będę czynił. Mefiboszet, syn twojego pana, będzie jadał przy moim stole. Król Dawid jeszcze raz powiedział: syn twojego pana będzie jadał przy moim stole. On mówił, Syba przyszedł, powiedział: twój sługa. On mówi: nie. Mefiboszet, syn twojego pana. Dawid, ten kolejny król, mówi: słuchaj, on nie żyje, ale twój obowiązek względem twojego pana będziesz robił teraz dla jego wnuka, dla syna, dla Mefiboszeta. I ostatnie słowa. Mefiboszet zatem jadał przy stole królewskim, jakby był jednym z synów króla. I ten moment, ta scena, kiedy, wyobraźcie sobie Absaloma, pięknego Absaloma. A Absalom był tak przystojnym mężczyzną, że prawda, te piękne włosy. Ale jego siostra Tamar, ta piękna kobieta, i w pewnym momencie ci generałowie Dawida, Uriasz, prawda, Joab, jego bracia, synowie Serui, tak?
Ci dzielni ludzie, wiecie, jak oni zasiadali do stołu, to czuć było pole bitwy, czuć było ten zapach walki był z nimi. Oni tylko na chwilę przyszli. I wszystkie dzieci Dawida, i w cały dwór Dawida, i jedno puste miejsce, bo ktoś się spóźnia, bo nie może dojść, bo ma problem z nogami. Ale miejsce czeka. Syba powiedział, no, on ma problem z nogami. A Dawid mówi, ale ja mam dla niego miejsce. My też mamy problem, ale miejsce jest na nas czeka. I Pan Bóg już długo czeka. Pan Bóg już bardzo długo na nas czeka. Mefiboszet zasiadał, wiecie, zasiadał przy stole królewskim. I zostało mu oddane wszystko, co stracił w tym jednym momencie. Ja znam człowieka, który też stracił wszystko, co ziemskie. I choć Pan Bóg oficie mu pobłogosławił, to w sercu wciąż pozostaje pragnienie za tym, czego odzyskać na świecie nie może. I w naszych sercach też. Pan Bóg wlał pragnienie wieczności, pragnienie usynowienia w każde serce, każdego z nas. Pan Bóg apeluje przez Pismo Święte, mówi raz po raz, historia za historią, przekazuje, mówi, słuchajcie, to jest to, co ja o was myślę. Przygotowałem wam dom, bo poszedłem, gdyby tam, tam jest wiele mieszkań, a na jednym jest karteczka z twoim imieniem. Jeżeli byłoby inaczej, to bym wam powiedział. Nowy Testament tą historię przekazuje inaczej. Nowy Testament ustami Chrystusa mówi inaczej o tym. Objawienie tą historię przekazuje inaczej. Mówi o wielkiej uczcie, która zostanie wyprawiona. O tym, że Pan Bóg czeka. O tym, że są miejsca w niebie dla świętych. O tym wszystkim mówi. Chrystus mówi o tym krzewie winnym. Biblia mówi cały czas o tym samym. W różny sposób. Pan Bóg stara się, abyśmy zrozumieli. Jak nie tak, to trochę inaczej. Jak nie jeszcze tak, to może jeszcze inaczej. Ale jedno, żebyśmy zrozumieli. Że pomimo to, że mieszkamy na ugorze, że może często uciekaliśmy przed Nim, bo się Go baliśmy, to samo, co spotkało Mefiboszeta, może spotkać każdego z nas. I dałby Bóg, aby już wkrótce, bo ten ugór dochodzi do swojego kresu. Bo ten ugór naprawdę już doszedł do takiego momentu w historii wszechświata, że tu się już naprawdę ciężko mieszka. I tu jest naprawdę źle. Kiedy dzieci się rodzą chore, tak chore, że zostają im dni życia. Kiedy ludzie muszą żegnać swoich członków rodzin w sile wieku. I kiedy osoby starsze, które z nami były przez całe nasze życie, jesteśmy do nich tak przywiązani, tak bardzo ich kochamy, są dla nas tak bliscy i tak cenni, w pewnym momencie odchodzą od nas. Wiek nie sprawia odejścia ani trochę łatwiejszym. Ja nie słyszałem jeszcze człowieka, który powiedział, tak, moja mama zmarła, miała 90, 100 lat. No, może już przyszedł jej czas? Nie. Ja nie słyszałem syna, który coś takiego powiedział. Ja nie słyszałem syna, który powiedział coś takiego o swoim ojcu. A tym bardziej nie słyszałem rodziców, którzy takie słowa wypowiedzieli o swoich dzieciach. Ugór dochodzi do końca. Nieuchronnego i bliskiego końca. Wyglądajmy tego, który przychodzi. Dwight Nelson, pozwólcie jeszcze jeden cytat, który on często powtarza. Ja bardzo lubię słuchać jego kazań, a to się pojawia raz po raz. Mówi tak. Na ziemi słychać już głos stóp króla powracającego po swoją własność. Za plecami słychać dźwięk stóp, kroków króla, który powraca po swoją własność. Dosłownie je słychać. Ja je słyszę, wy je słyszycie. Cały świat je słyszy. Tylko niektórzy nie chcą ich rozpoznać. Obyśmy wszyscy, już naprawdę niedługo,
zasiedli do tego tronu, przy tym tronie, do tego stołu, do tej rodziny, do której byliśmy przeznaczeni od samego początku. Amen.